Witam Was serdecznie w tej wakacyjnej już atmosferze. Szanowni uczniowie naszego projektu Pozytywna energia aktywności sportowej dla dzieci i młodzieży szkolnej. Szkoła Podstawowa nr 11 i Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku, jak i całe nasze społeczeństwo szkolne miasta Rybnika, jak za mną widzicie. Promujemy nasze miasto jak najbardziej, jadąc tutaj pięknym naszym terenem Zalewu Rybnickiego. Odczuwam, jakbym był w tej chwili gdzieś na Mazurach. Tutaj jak najbardziej promuję nasze miasto, które zresztą w przyszłości być może będzie jeszcze gościć wielkich mistrzów z Polski, bo są zainteresowani, aby w naszym mieście właśnie organizować wręcz międzynarodowe seminaria w sztukach walki. Na pewno w tym roku, jeżeli się nic nie zmieni, bo jesteśmy uzależnieni od różnych decyzji, jeżeli się nie zmieni, no to gdzieś w październiku przyjadą tutaj mistrzowie światowej klasy z Wrocław, Kraków, Katowice i jeszcze inne miasta, aby dla Was właśnie, dla uczniów SP11, zresztą SP35 zorganizować imprezę sportową w ramach naszego publicznego projektu. Znowu dzisiaj jestem w miejscu, kiedy tutaj już wcześniej byłem, dworzec kolejowy wąskotorówki w Rybniku, stodoły. Polecam, już to wcześniej mówiłem, polecam, zwłaszcza weekendy, sobota, niedziela, można się przejechać tym pociągiem na tej tutaj trasie między Rudami a Rybnikiem Stodoły. Fajna atrakcja, piękne, zielone widoki. Później można jak najbardziej Zalew Rybnicki zobaczyć, gdzie są też miejsca typowo turystyczne. Są wakacje, więc polecam. Przy okazji jeszcze dzisiaj nie będę Wam tutaj za bardzo tych naszych, można powiedzieć, naukowych tekstów podawał, bo macie, przypuszczam, dość tego, że byliśmy w takiej izolacji też edukacyjnej. Zdalne nauczanie troszeczkę dało się nam wkoć, jak to się mówi. Ja to widzę po mojej starszej córce, czerwony pasek oczywiście, wyśmienite oceny końcowe, no ale w tej chwili to widać troszeczkę po jej psychice, że musi to w jakiś sposób odchorować. Tutaj no tak to się stało, tak to jest. Każdy z Was miał za sobą różne z tym związane przeżycia. Co przyszłość? Ja zawsze mówię, to optymistyczne nastawienie musi być do przyszłości. Mnie w tej chwili troszeczkę przeraża to, co się dzieje, bo wczoraj napisałem, że jesteśmy jakby na Ibizie, taka wyspa Ibiza, gdzie się ciągle wszyscy bawią. Jest ta wolność, jest ta zabawa, oczywiście są wakacje. Tutaj nie widzę, aby do końca byli wszyscy świadomi zagrożenia, które niestety jest. Dzisiaj, załóżmy, rano czytałem wiadomości na internecie i cały czas wiadomo, że jest ten natłok, jak ja to zawsze mówię, tych informacji, które bardziej wzbudzają w nas lęki, niepokoje, niż te emocje pozytywne związane z radością i dążeniem do naszego szczęścia. No ale kolejna ofiara, załóżmy, pani ekspedientka ze sklepu była zarażona koronawirusem, teraz sanepid szuka klientów, pani umarła, oczywiście była w wieku powyżej 60 lat, co ja właśnie też wczoraj wspomniałem, że tu nie chodzi o młodych, którzy uważają, że ich to nie dotyczy, to zagrożenie. I tak się jedzie przez miasto, idzie, to widać hajla wszędzie, tylko chodzi o nas dorosłych. Załóżmy, w moim przypadku jestem w strefie dużego ryzyka i zagrożenia. To, że jestem w świetnej formie, badania lekarskie, które mam, wskazują na to, że ja mam problemy ortopedyczne związane, to jest 50 lat sztuk i sportu walki,
No niestety coś za coś, ale pozostałe fizjologiczne wyniki ma bardzo dobre. To nie znaczy, że moja odporność jest tak świetna, że dam sobie radę. A co by wynikło, kiedy ja bym, załóżmy, został przez kogoś z młodych zarażony i niestety organizm powie dziękuję. To jest ta moja tutaj właśnie filozoficzna, mój filozoficzny znak, ten peron, gdzie ja mówię, że odcinek A i B, pociąg rusza, A to są narodziny, pociąg jedzie. Ja się znowu zatrzymałem w pewnym momencie na dworcu, odpoczywam chwilowo, życiowo, ale ten pociąg cały czas pojedzie, on nie będzie tu stał cały czas, czyli moje życie się nie zatrzyma w jednym miejscu, tak jak myślałem, że będę wiecznie młody. Tak myślę cały czas, że jestem wiecznie młody. Oczywiście może to teraz tą wiedzą, umysłem, tak? Staram się robić wszystko, aby być na bieżąco z tymi moimi myślami o długowieczności. Ale ten pociąg pojedzie, no i jest ta końcówka tego pociągu, ostatni punkt jego trasy, no jest to po prostu przejście w astralny wymiar. Też mam takie powiedzenie, wczoraj byłem na cmentarzu mojej byłej świętej pamięci żony z córkami. No jest taka potrzeba, że niekiedy człowiek musi zbierać się w tej terapii emocji, sam dla siebie też, bo to cały czas jest całkowicie u mnie inny harmonogram życia. Oczywiście moje życie już poświęciłem córkom, więc tutaj nie ma o czym mówić, że ja mam w tej chwili jakieś żądania, choćby od Boga, że chciałbym mieć jakiś luz albo i tą inną wolność tego życia. No ale też muszę, jak to się mówi, reperować swoją psychikę, muszę ją wzmacniać. To, co ja pisałem w naszych tych lekcjach online, że to wszystko wiąże się z naszym mózgiem i trzeba o niego dbać, trzeba go odmładzać. Trzeba też wiedzieć, jak on funkcjonuje, bo to jest bardzo istotne, żeby zrozumieć sens naszego motywacyjnego działania. Trzeba być kompetentny i odpowiedzialny. Pamiętacie, kiedyś w izolacji byliśmy całkowitej, można tak powiedzieć, o tym mówiłem, musisz być kompetentny i odpowiedzialny w życiu, czyli nie możesz być nijak, nie jesteś tym kamieniem czy tym torem, tutaj jesteś po prostu żywym człowiekiem, który ma dużo do powiedzenia i musisz w tym być kompetentny. W tym, co robisz jako swoja osoba, jak również w tym, co tą wiedzę, którą posiadasz i chcesz przekazać innym dla ich dobra, dla ich pełniejszego rozwoju. Dlatego mam tutaj taką właśnie tą filozoficzną świadomość, ten dystans społeczny na wakacje. Nie jestem od pouczania, broń Boże, ani jako pedagog, ani jako terapeuta, nie jestem, a tak samo jako mistrz sztuk walki, nie jestem od pouczania, nie jestem od tego, żeby kogoś krytykować, zwłaszcza młodych ludzi. Nie, ja po prostu, ja mam takie słowo magiczne, bo dzisiaj chciałem wam to właśnie powiedzieć. Jest takie słowo magiczne, magia życzliwości. Słowo magiczne to ja proszę. O tym magii życzliwości za chwilę jeszcze coś powiem. I tutaj proszę patrzeć na to, że chodzi o nas. Ja w tej chwili zaczynam walczyć, załóżmy te wakacje, mamy taki luz, no, zaczynamy zdjęcia filmowe, reportaż telewizyjny, stresuję się, bo przy rozmowie z redaktorem powiedziałem, że nie będziemy koloryzować, pomimo że będzie po drugiej stronie bardzo dobrej jakości sprzęt telewizyjny, włącznie z filmowym dronem i tak dalej, czyli te zdjęcia będą profesjonalne. Nie będziemy po prostu koloryzować, żeby tutaj robić z tego taki show, tylko pokażemy to, jak to faktycznie w tej naszej izolacji robiliśmy i na ile wy jesteście w stanie przetrwać, to jest ta miejska szkoła przetrwania, jesteście w stanie po prostu na ile przetrwać, żeby dawać sobie w takich sytuacjach trudnych dla nas radę. Więc to tutaj uczniowie mi ze SP35 pomogą. Oni byli w tym naszym projekcie zadania publicznego, więc będą z nami. Tutaj przedstawiciele będą ze szkoły podstawowej nr 11, też z naszego projektu publicznego. Oni przed kamerami telewizji wystąpią w waszym imieniu i też wypowiedzą się
jakie jest ich zdanie na temat szkolnego nauczania, czyli i tego edukacyjnego. Tutaj będziemy bardzo delikatni, nie będziemy zahaczać o te tematy kompetencji nauczycieli, ale zapytamy ich, bo to się przyda pedagogom, jakie jest ich zdanie, kiedy było to zdalne nauczanie w systemie ten właśnie online. Tak samo nasze nauczanie to była próba, koncepcja moja, na którą właśnie Urząd Miejski w Rybniku się zgodził, żebyśmy w tej izolacji zaczęli coś robić dalej i żeby tutaj połączyć, ja to nazwałem terapia emocji, terapia ruchem, połączyć po prostu te dwa elementy dla naszego, ja się tego słowa przetrwania nie boję, bo cały czas pamiętacie, jak pisałem z pradziejów człowieka, my jesteśmy stworzeni do życia w sawannie. Jesteśmy stworzeni do tego, żeby cały czas biegać, szukać pożywienie, schronienie, mieć sytuacje nie bardzo niebezpieczne, czyli oko w oko z lwem, gdzie ten mózg błyskawicznie podejmuje decyzję o tym, czy uciekać, czy walczyć, czyli ta zasada stresu. Pamiętajcie o tym. Więc ja jestem cały czas na tej zasadzie, że my jesteśmy przygotowani do przetrwania, tylko jak to filozoficznie bym powiedział, trzeba umieć wydobyć ten płód wiedzy z nas. To są słowa filozofów Sokrates, Platon i my musimy sobie z tym dać radę, żeby każde sytuacje, które nas będą czekać, a w tej chwili wakacje, owszem, luzik, ale nie do końca, bo jesteśmy w sytuacji szczególnej, nie tylko my, bo ja nie jestem tutaj, jak widzicie, nie mówię o żadnych publicystycznych sprawach. Każdy z Was ma internet, może wejść i zobaczyć, co się dzieje na świecie. I nie jestem od tego, żeby Was straszyć albo mówić, że tak czy inaczej. Ja po prostu proszę. To magia życzliwości. Uważajcie, przemyślcie to, bo sytuacje są niebezpieczne. Codziennie nie ubywa, a przybywa tych osób zarażonych, a nie wiemy, ile jest. Naukowcy twierdzą, nasi, choćby nasi polscy naukowcy twierdzą, że może nas być już 1,5 miliona w naszym kraju zarażonych, bo słowo objawowo, nieobjawowo tutaj nie ma znaczenia. Bo ktoś powie, a nic mi się nie dzieje, nie mam tego, nie mam tamtego, a może to być właśnie sprawa bezobjawowo, ale ja będę objawowy, dlatego bezobjawowo przejdzie do mnie i stanę się objawowy i wtedy sobie tutaj na ten dworzec mogę przyjść i czekać na pociąg, tylko nie w tamtym kierunku, tylko do góry, prawda? Więc ja proszę o ten dystans społeczny, Was szanowni uczniowie, mówcie o tym w programie telewizyjnym, też oczywiście o tym będziecie mówić Wy, bo tak samo i będziecie przed kamerami, będziecie Wy się wypowiadać, ja również. No i pokażemy nie ten komfort, bo to, co mówiłem o tej szkole przetrwania, że powinniśmy się bardziej nastawić na to, że mamy ten dyskomfort taki, żeby się po prostu nie przyzwyczajać do tego wygodnictwa, tylko po prostu trzeba w tym wszystkim jak najbardziej działać w tym kierunku, aby być przygotowanym na te trudne warunki. Jak widzę, już będę kończył, bo chyba jak widzę w tym idzie pociąg za nami, bardzo fajnie, nie wiem czy go zobaczycie, ja postaram się pokazać pociąg, który tu właśnie jedzie, o, jedzie pociąg, pokazujemy ten pociąg, który właśnie wjeżdża, o, zobaczcie, wjeżdża ładnie pociąg, to jest właśnie promocja naszego miasta, o, zobaczcie, jak pięknie wjechał nam pociąg na peron. Są turyści, nie... O, zobaczcie, pociąg ładnie przyjechał. No i tym akcentem kończę dzisiejsze nasze spotkanie z Wami, szanowni uczniowie. Promuję też miasto Rybnik. Zobaczcie, jak tu jest ładnie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem.